Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Kwadrans po ósmej, w środowy poranek, zgodnie z anonsem. Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, publicznie zaprasza pan, ogłasza pan drugi światowy zjazd radłowian, dokładnie między 7 a 15 lipca tego roku. Skorzystają? Przyjadą? Ja myślę, że tak, bo ogłaszamy to dużo wcześniej, żeby ludzie sobie planowali urlopy, bo wiemy, jak było 4 lata temu, powtarzamy to, ponieważ udana to była niezwykle impreza, a poza tym mamy co pokazać. Mamy ludzi naprawdę światowej sławy, a światowy dlatego, że zapraszamy całą Polonię, żeby przyjechała, żeby sobie rezerwowali urlopy. Zaczynamy to oczywiście od triatlony, radów, azot. Ale wcale nie jest tak różowo i kolorowo do końca, panie burmistrzu, bo z jednej strony zjazd takiej elity radłowskiej z najróżniejszych zakątków świata, z drugiej strony groźba, widmo likwidacji radłowskiego liceum. Jak to jedno z drugim się ma do siebie? Ta likwidacja ciąży na samorządzie, na mieszkańcach już od wielu, wielu lat. To są ludzie właśnie z tego liceum. Tak, oczywiście. My się spodziewamy, tam 4 lata temu było około 400 osób przyjęło absolwentów i w tym roku prawdopodobnie, ponieważ robimy to typowy zjazd dla absolwentów, w sobotę, a w niedzielę będą uroczystości z nadaniem honorowego obywatelstwa miasta Radłowa dwóm osobom, jednej pośmiertnie, drugiej osobie żyjącej. W związku z tym skupimy się na tych absolwentach, na tej elicie, która wywodziła się z tego słynnego radłowskiego liceum. Będzie likwidacja, panie burmistrzu? Czy władze nie podejmą w roku wyborczym takiej ryzykownej decyzji? Jak pan to widzi? Czy władze samorządowe powiatu podejmą, czy nie podejmą? To będzie na pewno zależało, ostatnio dali szansę. Mam nadzieję, że w tym roku tak samo będzie. Wszystko zależy będzie od naboru i od pracy promocyjnej, którą wykonamy i starostwo, i my, i nowa pani dyrektor, która została powołana, z którą się bardzo dobrze współpracuje. Ja coś robicie w tym kierunku, żeby ten nabór był lepszy niż przed rokiem? Cały czas edukacja młodzieży, ale wiadomo, że ta oferta jest ograniczona i to jest chyba bolączką, plus oczywiście dlaczego jest atrakcyjność większego miasta. Bo Tarnów przyciąga? Tarnów przyciąga, a przede wszystkim, wie pani co, dzisiaj młodzież chce się wyedukować w jakichś określonych kierunkach. My tych kierunków nie mamy dużo, bo przecież trzeba powiedzieć, że praktycznie liceum niestety już praktycznie nie istnieje. Dzisiaj chcąc mówić, otworzyć klasę licealną, to trzeba na pewno matematyczną, informatyczną, biologiczną, chemiczną, bo dużo młodzieży jest takich zdolnych, które to może być kiepsko, gdzieś... panie burmistrzu, słuchając pana mam takie refleksje. Panie, my walczymy, ale po prostu czasami człowiek dojdzie do ściany i szkoda głową rozbijać ściany, tylko czasami obejść. My dołożyliśmy 150 tysięcy 2 lata temu, żeby ratować to liceum. Daliśmy ostatnią szansę i starostwu powiatowemu, żeby poczynił odpowiednie kroki promocyjne, ale i też uświadomiliśmy mieszkańcom też, że będziemy walczyć do końca o to. Jeżeli po prostu nie da się tej ściany rozwalić w jakiś sposób, nie uszkadzając własnego organizmu, to trzeba po prostu ją obejść. To tak jak odpuścić w życiu. Czasami jak się człowiek dusi w jakiejś kuchni, to trzeba po prostu okna otworzyć, drzwi i po prostu wyjść, a nie dusić się w zaczadzonym miejscu. Z drugiej strony, panie burmistrzu, gdyby ta szkoła miała być likwidowana, to najpóźniej w lutym taki wniosek musi być rozpatrzony przez samorząd. Proszę nie panią, ma takiego wniosku. Jeszcze panią, póki co. Proszę pani, może jest szkoda, jakaś szansa. Szkoda, że pani to podpowiada, no bo wiem, że moje wypowiedzi są słuchane na pewno przez przedstawicieli przez starostw. Przez wielu są słuchane. Zapewniam pana, panie burmistrzu. Także przez wielu. Oni to wiedzą. Panie burmistrzu. Może niepotrzebnie podpowiadamy. Wiem, że była, proszę panią, sesja wczoraj i takiej decyzji żadnej nie było podjęte. Dlatego też mówię. Ale do końca lutego jest jeszcze chwilę czasu. Na razie nikt z nami nie rozmawia, nikt nam nie daje żadnej informacji. Czyli piłka w grze? Piłka w grze. Szkoła muzyczna została rzucona w tamtym roku. Z panią dyrektor rozmawiałem. Mamy w lutym, w tym miesiącu powrócić do tematu, także ja w lutym jadę do Warszawy. Zobaczymy i te ostateczne decyzje muszą być podjęte w jakiś sposób. Inaczej to staniemy przed straszną wiadomością, że niestety w jakiś sposób to będzie
to liceum, to szkoła podogimnazjalna w jakiś sposób wykarzana, likwidowana. Będziemy tego nie pilotować, chcemy. Będziemy informować. Panie burmistrzu, budynek Urzędu Miasta i Gminy po takim totalnym liftingu, widziałam jak to wygląda. No i pytanie, czy tylko zachwyca, czy to też oszczędności, ta inwestycja, ta termomodernizacja? Znaczy, wie pani, ten budynek to... Mogę powiedzieć tak, zrobiliśmy w gminie Radów praktycznie w każdej miejscowości bardzo dużo i kończymy no, jeszcze nowymi naborami. I zostawiliśmy urząd gminy jakby na koniec, żeby nie mówili, że po prostu ktoś robi sobie, czy ja robię sobie ciepełko. Ale już jest, ciepełko. Już go widać i poza ciepełkiem właśnie. Czy są już wymierne, policzalne oszczędności, czy jeszcze ich nie widać? No i tam był ruina przede wszystkim dach, który składał się z trzech, czterech części. Przecież mieliśmy w pokojach tak, że przyszły takie opady deszczu, to były garki, miennice podstawiane. Aż była tak. Katastrofa była. Wymiana stolarka, centralne ogrzewanie, dach jednolity, przede wszystkim elewacja nowa zrobiona, jeszcze to będą elementy dokładane, bo już mamy nowe napisy przygotowane, wszystko jest to podświetlone. Panie burmistrzu, policzył pan oszczędności, czy jeszcze się nie da policzyć, bo jeszcze ich nie ma? Po pierwszych rachunkach widać, że to jest 25-30% oszczędności, na pewno, bo tam wiatr hulał wszędzie, było przewieczone, mogę tak powiedzieć. Będzie pan kandydował na burmistrza raz jeszcze? Wie pani, no zdecydowanie tak. No. Różni mówi samorządowcy pan mówią. Dzisiaj zdecydowanie o czym tak. Się mówię, zdecydowanie tak, bo różni samorządowcy próbują po prostu udawać, że nie wiemy, czy tak będę startował, czy nie startował, jeszcze. Czy żeby za wcześnie. Ja wykonuję swoją pracę, wydaje mi się, że dobrze mieszkańcy w jakiś sposób to, co przychodzi, bym słyszał od mieszkańców, że coś się źle dzieje. Lubią pana mieszkańcy? Wie pani, ja jestem człowiekiem, który mówi, jestem kontrowersyjną osobą, nie ukrywam, bo mówię zawsze prawdę i nie co oszukuję. Co nie każdy lubi? Co nie każdy lubi, nie? Także przeciwników mam dużo zwolenników, ale też i przeciwników takich, którzy po prostu pewnych rzeczy albo nie wybaczają, albo pewne rzeczy nie chcą zrozumieć, bo wykonują bezrefleksyjnie jakieś powierzone im zadania, aby tak powiedział. No ale wie pani, to w życiu jest najlepsza piosenka Mynarskiego, Rummy swoje. I on tam mówi, że nie jeszcze jedno w życiu nie przyjdzie przeżyć paranoję robiąc swoje. I są takie, trzeba po prostu robić swoje, wykonywać swoje zadania, nie poddawać się jakimś urojonym myślom, jakimś tam roszczeniom, które są nierealne. Robimy pracowników, mam bardzo dobry, tą kadrę dobieram. Pod panie burmistrzu, ostatnio także. Widać pana jakby coraz częściej na różnych publicznych wydarzeniach, rautach, balach, imprezach. To już kampania? Nie, wie pani, czy na raucie tam mówimy o raucie ukraińskim, to byłem między innymi trzeci, tych imprez, trzeci na rok których byłem pan już, był, jest więcej. Trzeci rok byłem. Czy kampania, czy nie kampania, panie burmistrzu? Nie, tak ja jestem człowiekiem, który pracuje i tak samo lubi się bawić. To wszyscy wiedzą, że po prostu jakoś to życie lubię połączyć, dlaczego nie mam się pogadać. Mało tego, robiliśmy pod moją inicjatywą bal charytatywny, w którym zbieraliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych i przekazaliśmy już niestety rodzinie Daniela Smolenia, bo on umarł. Ale robiliśmy teraz taki bal wspomnień, też taki, powracamy do balu samorządowca. Mieliśmy zapisów momentalnie tyle, że musieliśmy odrzucać, bo ludzie się chcą spotykać, chcą wyjść z domów, widzą, że to jest fajna rzecz. A propos właśnie, panie burmistrzu, wiem, że jest nowy, nowiusieńki, otwarty właśnie klub seniora w Radłowie. Dla wszystkich? Absolutnie dla wszystkich? Każdy może przyjść? Każdy wie pani, senior? W tej chwili jest zapisany 50 osób i tyle mamy projekt. Mamy projekt złożony przez gminę na 1 000 000 zł to na 3 lata. To może braknąć dla tych zainteresowanych. Już wiemy, że brakuje. No już wczoraj sołtys mówił z pewnej miejscowości, że na tej północy w jednym z domów kultury wypadałoby otworzyć coś, taką filię tego klubu seniora z czyli tego potrzeba tytułu, jest. Że ludzie tam z odległości 12 czy 13 kilometrów ciężko ludziom dojechać do Radłowa, żeby to skupić. I także zastanowimy się nad tym, żeby też tam dodatkowo zajęć, ale u nas tych zajęć naprawdę i dla seniorów, i dla dorosłych, dla młodzieży nie brakuje. Sprzedaje pan nieruchomości niezabudowane w Niwce, panie burmistrzu. Są chętni? To są działki budowane, tak, prawda? Tak, zrobiliśmy jeden przetarg. Tą cenę daliśmy taką po prostu rynkową, nie obniżoną. W związku z tym zostały sprzedane kilka działek. Teraz powtarzamy to. To są miejsca bardzo atrakcyjne w Niwce, blisko tych akwenów pożwirowych. Tak, zabudowę jednorodzinną. Także bardzo nas cieszy to, że bardzo dużo ludzi z Krakowa, z Tarnowa, z dalszych... No tak z ciekawości, panie burmistrzu, ile za ar?
tej chwili 6 tysięcy za ar, czyli tyle, ile cena rynkowa mniej więcej. No to cała działka. To są działki 13-14-arowe, takie zrobiliśmy, ciut większe, może ludzie być, ale w planie zagospodarowania przestrzennego zostały one tak wykrojone. Ludzie może by chcieli bardziej takie 7, nawet do 10-arowe, ale myślę, że do zagospodarowania później nie będą tego żałować, jak kupią taką większą działkę, bo dzisiaj wracamy do przecież tych warzyw ekologicznych, można mieć swoją działkę i nie posiłkować się tym, co w supermarketach. Tymi działkami? To jest zainteresowanie dobre, średnie czy kiepskie? Myślę, że sprzedamy wszystko. Cena była z początku, tak się wydaje, że zaporowa, nie obniżaliśmy absolutnie tej ceny, tylko idziemy, jeszcze raz sprawę nagłaśniamy, jeszcze w Niwce mamy bardzo dobre miejsce koło kościoła, ale tam jest taka zabudowa, chcemy pod jakąś działalność gospodarczą, to bardziej nawet... Panie burmistrzu, średnie, dobre czy kiepskie to jest zainteresowanie? Jak pan to ocenia? To myślę, że średnio. Średnio. Bez euforii wielkiej, ale takie średnie dobre, zmierzające ku dobremu. Nie martwimy się. Zbigniew Mączka, burmistrz Radłowa, z nami w środowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia. I do usłyszenia. Do usłyszenia.